to taki trend, który staramy się utrzymać. Władza bliżej ludzi, usługi bliżej ludzi, a trafiło to też na bardzo podatny grunt samorządu. Silny lobbying pana burmistrza, sejmiku województwa, bo tych punktów no, możemy zakładać ograniczoną ilość. W czasach pandemii, kiedy wydawałoby się, że należałoby kurczyć zasoby, staramy się je poszerzać. Gratuluję inicjatywy, gratuluję wykonania. Cieszymy się, że wojewoda mógł zdecydować o tym, że w Trzebnicy powstanie punkt, mieszkańcy będą mieli bliżej, pracownicy, znakomity staw, znakomita obsługa urzędnicza w Trzebnicy gwarantuje naprawdę wysoką jakość. A bardzo zależy nam, żeby dziś ludzie mieli dostęp do usług, które po prostu należą im się. Gratuluję panu burmistrzowi za mocny lobbying, bo były rozważone różne punkty, ale to też dzięki temu, że jest mocna postawa, panu radnemu, że również reprezentując sejmik, wspierał bardzo tę inicjatywę. Gratuluję Trzebnicy i mieszkańcom Trzebnicy. Cieszę się niezmiernie. A to znaczy, że Trzebnica jest w szeregu najważniejszych miast Dolnego Śląska i kontynuuje tradycję, kiedy była stolicą Dolnego Śląska przez jakiś czas po tym czasie, kiedy po oblężeniu Wrocław właściwie przestał istnieć, władze województwa były w Trzebnicy. No ja się dołączam do tych wszystkich gratulacji. Mam przede wszystkim serdeczną gratulację i podziękowanie dla pana wojewody, dla pana tutaj wicewojewody, który też mocno wspierał ten punkt paszportowy. Pamiętam pierwszą rozmowę z panem wojewodą, kiedy zaproponował w Trzebnicy punkt paszportowy, żeby to gmina prowadziła. Wtedy jak gdyby zwrócił uwagę na to, że to jest zadanie bardziej dla powiatu, tak jakby dla komunikacji, bo swoim zasięgiem sięga cały powiat trzebnicki i dzisiaj słowo stało się ciałem i mam nadzieję, że ten punkt będzie, tak jak tutaj słusznie zostało powiedziane, bliżej ludzi, dla ludzi, czyli będą musieli do Wrocławia mieszkańcy powiatu trzebnickiego jechać, tylko tutaj będą załatwić. Także bardzo serdecznie dziękuję panie wojewodo naprawdę za tą dobrą współpracę, za zrozumienie potrzeb i to, że możemy się spotkać w tym miejscu tutaj i wspólnie mieć ten punkt paszportowy. Dziękuję pani staroście, panu tutaj też radnemu za działania, tak jak tu pani starosta powiedziała, że wspólnymi siłami możemy wiele zrobić dla dobra mieszkańców naszego powiatu trzebnickiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję. Proszę przekazać też gratulacje na ręce pana wojewody Jarosława Obrzyńskiego. Trzebnica zawsze dobrze się kojarzy. Ja nie znałem tutaj tego miejsca, tego zakątka jest przepiękne. Już 100 osób skorzystało z linii telefonicznej i zapowiedziało wizytę w tym punkcie. Z ogromną radością patrzymy na rozwój regionu, z ogromną przyjemnością patrzymy na wszystkie inwestycje, które państwo tutaj realizują. Widzimy, jak zmieniła się Trzebnica, jak pięknieje, ale jak również przybywa i miejsc pracy, i różnego rodzaju ciekawych inicjatyw. Ten punkt też ma świadczyć o tym, że staje się to ośrodek bardzo ważny dla lokalnej społeczności, dla społeczności powiatu trzebnickiego. Ogromnie się cieszę, że Trzebnica po raz kolejny stała się ważnym ośrodkiem powiatu trzebnickiego. Od samego początku powojennych lat była stolicą Dolnego Śląska, dzisiaj jest stolicą powiatu trzebnickiego. I ogromnie się cieszę, że te rozmowy, które z panem wojewodą, o rozmawialiśmy wcześniej o tym punkcie paszportowym, że one się skończyły sukcesem i dzisiaj możemy się cieszyć z kolejnego ważnego miejsca na mapie powiatu trzebnickiego, a wszystkim na mapie gminy Trzebnica. Tak jak pan wojewoda słusznie podkreślił, gmina jest tym centralnym punktem dla osiedli tutaj gmin z powiatu trzebnickiego, bo tu się koncentruje całe życie powiatu. Tutaj jest Wydział Komunikacji, tutaj jest Wydział Geodezji, Architektury. Tu jest też i siedziba starosta powiatowego w Trzebnicy. Ogromnie się cieszę, panie wojewodo, dziękuję serdecznie, dziękuję za tą dobrą współpracę, bo ona pokazuje, że warto współpracować i warto z tego później mieć konkretne owoce.